Witaj Leszku. Zanim zaczniemy o turnieju, który był i który będzie, może przybliżysz nam coś więcej na temat środowego meczu? No, mecz środowy, rewanż z partnerem Poznań, czyli najlepszą drużyną praktycznie w Wielkopolsce, no i w Polsce, ponieważ Agawa, w której mam przyjemność grać jako w ogólnopolskich turniejach, tej drużynie, no jest najmocniejszą drużyną w Polsce. W ubiegłym sezonie dwa razy z nimi wygraliśmy, ale to naprawdę wznieśliśmy się na swoje wyżyny naszych poziomów. W tym sezonie przegraliśmy w rundzie pierwszej, teraz mamy rundę rewanżową. Myślę, że remis będzie bardzo dobrym osiągnięciem, no ale dart jest niezbadaną dziedziną i może się uda wygrać. Czyli zapraszamy w środę o godzinie? O 20:00 wszystkich, którzy lubią darta na wysokim poziomie, można powiedzieć, rozgrywki ligowe. Dobrze, wracajmy teraz, wróćmy do soboty, 20 marca, klub Agawa. No niestety, co się stało? Dziewiąte, 16 miejsce, Leszek Hoffman, to coś niespotykanego. Przyzwyczailiśmy się od pierwszego miejsca do czwartego, a tu raptem taki przedział. Co się stało, Leszek? No właśnie, tak to jest, bo ci, którzy żyją ze mną najbliżej na co dzień, wiedzą doskonale, że od 2 miesięcy borykałem się z kontuzją, miałem zapalenie mięśni naramiennych i łokciowych. Praktycznie od 2 miesięcy nie trenowałem, nie miałem możliwości. Jest to mój pierwszy taki turniej duży, gdzie zacząłem grać po zabiegach ortopedycznych. No i to płaci się frycowe, brak treningu. Chociaż nie był to najgorzej. Przegrałem z dobrym zawodnikiem z Gorzowa, Tomaszem Boszkiem, ale 4-3 po dobrej walce. No ale zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas. Myślę, że teraz wznowiłem treningi, że będzie dobrze. W ogólnej klasyfikacji masz drugie miejsce. Drugie miejsce. No, co powiesz o Krzysztofie Konwińskim? Jest zaraz za tobą, no, przepraszam. 10 miejsce, czyli jako drugi gnieźnia w pierwszej dziesiątce, lecz tutaj jest pewne taki wątek, że między 5. a 10. miejscem jest 80 punktów różnicy. Czy Konwiński ma jakieś szanse, żeby wznieść się jeszcze troszeczkę wyżej? Jest to bardzo dobry zawodnik, z tym, że no to nawet troszeczkę może chimeryczny, ponieważ potrafi wygrać z najlepszym zawodnikiem w Polsce, a potrafi przegrać i ze słabszym, no tak się zdarza w darcie i to wszyscy mają takie przypadki. W tym, że no, trzeba uczestniczyć tutaj, żeby w rankingu być wysoko, trzeba grać we wszystkich turniejach i dobrze wypadać. No, Krzysztof tutaj na ostatnich turnieju, nie wiem, był, a był, nawet dobrze wypadł, ale teraz wiem, że Rogoźno, które jest w najbliższym czasie, za 2 tygodnie, już są jakieś kłopoty, że nie wiadomo, czy pojedzie, a to już wykluczy go na pewno jakiegoś eliminacji do pierwszej, wejścia do pierwszej takiej 6., 8. No. Czyli jeżeli nie pojedzie, to jest duże prawdopodobieństwo, że z 10 może spaść. Oczywiście, w 100%. Dobrze, zaznaczyłeś o Rogoźnie, właśnie kolejne pytanie właśnie związane z Rogoźnem, bo to już jest turniej nie bagatelka malutki, tylko klasy międzynarodowej. Troszeczkę osób tam będzie, ponad setka ludzi już tam jest zapisanych, a jeszcze można się zapisywać. Jak wiemy z Gniezna na razie tylko ty jesteś zapisany, pewnie jeszcze więcej się osób tam dopisze. Będzie na pewno Krzysztof Majewski. Dzisiaj rozmawiałem z Wiesławem Majewskim i mówi, że prawdopodobnie też będzie, ale tylko w sobotę, bo w niedzielę już raczej nie. Co powiesz o tym turnieju, bo ten turniej będzie 9-11 kwietnia. 9 będą parowe i zapisy. Pierwsze zapisy, potem będzie turniej parowy. Wy nie uczestniczycie w parach. Tak, turniej parowym nie jestem za bardzo zainteresowany, ponieważ mam dobrego partnera, ale jest to turniej losowany. Także no praktycznie to jest traktowane jako turniej rozgrzewkowy. Myślę, że postawię tutaj na trening indywidualny. Turniej międzynarodowy to jest do WDF. Co on daje wam, zawodnikom? No, zwycięstwa tego turnieju ma automatycznie zapewniony turniej, uczestnictwo w turnieju Winmał, eliminacyjnym bezpośrednim do Mistrzostw Świata. Czyli kto wygra ten turniej sobotni, międzynarodowy, będzie zaproszony automatycznie do turnieju Winmałowskiego, który daje prawo w razie zwycięstwa lub zajęcia pierwszych 3 miejsc bezpośrednio w Mistrzostwach Świata. Przyszłorocznym mistrzostwem świata. 11 kwietnia, czyli po międzynarodówce, odbędzie się turniej krajowy. Czy to jest ten sam, tej samej ręki, co był teraz 20? Jest to właśnie taka seria bodajże
Będą takie trzy turnieje w Polsce. Pierwszy był w Gorzowie, będzie w Rogoźnie i następny chyba będzie w Poznaniu, w Warszawie. Kiedy kończą się te rozgrywki właśnie, tak jak tutaj był w Agawie i teraz w Rogoźnie? Kiedy jest zakończenie tej ligi? No, Agawa był to turniej okręgowy specjalny, zaliczany, punktacja zaliczana do ogólnego rankingu Polski, a tu już jest turniej międzynarodowy, czyli mający również punkty siedzą do rankingu krajowego, ale właśnie turnieje, które bezpośrednio dają możliwość uczestnictwa w jeszcze wyższym szczeblu rozgrywek. Nie ukrywam, że bardzo mi na tym turnieju zależy, ponieważ między innymi po tym turnieju w Rogoźnie będzie ustalana kadra Polski na Mistrzostwa Świata, a zajmuję drugie miejsce w rankingu, więc liczę, że przy dobrym występie będę miał jakąś możliwość tam załapania się do tej kadry. My życzymy Tobie powrotu do zdrowia, oczywiście nabrania odpowiedniej z powrotem formy, którą miałeś, no bo maksa nie mieć na takim turnieju, Leszek Hoffman nie zdobywa maksa, to jest raczej chore. I życzę jak najmniej zużytych lotek na leka. Dziękuję bardzo.